Gitara elektryczna z Media Expert Music Made za 499 zł? No to może być interesujące. Zwłaszcza jak zaczniemy czytać jej specyfikacje. To instrument, który daje ci pełny zakres możliwości artystycznych. Ten model pozwala na ekspresję bez ograniczeń. Gryf z australijską regulacją szyi oraz pręt kratownicy. Gitara zapewnia precyzję grania dzięki koreańskiemu ciągowi. Nie mogę. Zostańcie ze mną, wspólnie zrobimy unboxing tej gitary i zobaczymy się, czy naprawdę jest tak fantastyczna, jak pisze w internetach. Słuchajcie, wiem, że tego się trochę nawarstwiło, bo to już jest trzecia gitara z Media Expert, które są na kanale. No, nie ukrywam, że dopiero później się zorientowałem, że ta trzecia jest w ofercie. Pierwsza to był klasyk, jest ten materiał. W ogóle fajnie, że dużo osób go obejrzało i tam popisaliście swoje komentarze na ten temat. No to jest bida z nędzą, ale w ramach komedii takiej czeskiej możecie sobie to zobaczyć. Potem była gitara już Everplay. No to całkiem przyzwoity instrument był, trochę tam cena była zawyżona, ale nie było tragedii. Natomiast słuchajcie, to cudo, no to jest nie wiadomo co. To jest jakiś no name stworzony dla Media Expert, Music Made. Taki muzyczny przyjaciel. Ale tak jak słyszeliście na początku, jak się zacznie czytać opis tej gitary, to po prostu riboki zrywać. Pozwolicie sobie, że wam parę rzeczy przeczytam, zanim zaczniemy ją odpakowywać. W ogóle to jest rewelacja. Rozmiar tej gitary to jest pojedyncze tremolo. Super, nie? Góra to korpus z lipy. Ok. Tył i bok jest z klonu. Zastanawiam się, jaki bok. No ale cóż, no będziemy sprawdzać, nie? Gryf klonowy, pręt kratownicy to australijska regulacja szyi. No to już brzmi ciekawie, prawda? Ilość progów 21, nuda. Wkładka na palec, brak wkładki. Nie będę tego komentował. Mostek to pojedyncze tremolo. O, mamy już specyfikację dobrą. Wykończenie połysk. Pięknie. Struny, koreański ciąg. A tuner jest zamknięty tuner. No słuchajcie, to mamy pierwszy dowód na to, że ludzie w Media Expert, no wiadomo, zajmują się elektroniką, oni nie mają zielonego pojęcia, co sprzedają. Pewnie skopiowali od Chińczyków teksty, które im napisali, Google Translate i wyszły im takie cuda. No przynajmniej ja miałem ubaw, jak to czytałem, naprawdę. No ale potem zaczyna się najlepsze, ponieważ zaczyna się ten pełen opis tego produktu. Ekspresja bez ograniczeń. Gitara Music Made to instrument, który daje ci pełen zakres możliwości artystycznych. Wyposażony w pojedyncze tremolo i 21 progów, ten model pozwala na ekspresję bez ograniczeń. Niezależnie od poziomu zaawansowania, ME02 stwarza warunki dla wyrażania twojej muzykalności w najwyższym stopniu. Kurde. Od razu chcecie kupić tą gitarę. Jakość i wytrzymałość. Korpus drewna lipowego oraz tył i boki z klonu to recepta na niezwykłe brzmienie i solidność. I teraz proszę się zamknąć, ci wszyscy, którzy mówią, że musi być olcha, musi być brzmienie drewna, klonowa podstrunica brzmi jaśniej od palisandrowej. To wcale nieprawda, ponieważ musi być drewno lipowe, boki i klon to recepta na niezwykłe brzmienie i solidność. Koniec! To jest najlepsza gitara. No nic. A za to klonowy gryf z australijską regulacją szyi. Bardzo mi proszę, niech ktoś powie, ponieważ ja nie jestem, wiecie, no, znawcą gitarowym, może jestem bardziej pasjonatem. Co to jest ta australijska regulacja? To nie wiem, to, że tam jest ruch lewostronny i się w drugą stronę kręci tym prętem? Sprawdzimy to zaraz. Ale ten pręt kratownicy gwarantuje stabilność i precyzję gry. Pręt kratownicy. No myślę się, że tu chodzi o regulację pręta. W gryfie, no ale no to brzmi to śmiesznie, bo ludzie nie wiedzą w ogóle, co piszą. Dobra, profesjonalne detale. O!
z pojedynczym mostkiem tremolo, wykończonym w połysku i zamkniętym tunerem. Gitara ME02 wyróżnia się profesjonalnym designem i doskonałym brzmieniem. To narzędzie, które nie tylko brzmi znakomicie, ale również wygląda imponująco. Już się nie mogę doczekać. Idealna dla młodych muzyków. ME zapewnia precyzję grania dzięki koreańskiemu ciągowi. To jest najlepsze zdanie z całego tego opisu. Ponadto brak wkładki na palec umożliwia elastyczność i swobodę w wyrażaniu swojego stylu w gry. Słuchajcie, robimy konkurs. Kto napisze najlepszą definicję, co to jest wkładka na palec w gitarze, to otrzymuje zestaw gadżetów od Overdrive. Kubeczek, długopisy, smycz, kostki. Ale mam radość, słuchajcie. Ten materiał będzie trwał godzinę. Jak nic. Ja nie czytałem tego wszystkiego, tak jak tutaj leci. Gdzieś tam przeleciałem tylko, więc uwierzcie mi, że moja reakcja jest jak najbardziej prawdziwa. Co to jest? To instrument, który dostosowuje się do ciebie, niezależnie od twojego repertuaru, idealnie również nadaje się dla młodych muzyków. Gitara się sama do mnie dostosowuje, czujecie? Nic nie muszę robić, sama będzie grała. Dobra, pełen pakiet możliwości. To rozwiązanie, które pozwoli ci od razu zanurzyć się w świecie muzyki. Dzięki swojej jakości i wszechstronności jest idealnym wyborem dla każdego gitarzysty, niezależnie od poziomu zaawansowania. Instrument jest wykonany precyzyjnie i dobrej jakości materiałów, dzięki czemu gitara jest wygodna i dobrze brzmi. Okej. Dobra, tutaj mamy jeszcze drugą specyfikację. Długość gitary, drewno gryfu klon, drewno korpusu lipa, o tu już się lepiej zgadza, głębokość 9 cm. To jest głębokość naszej gitary. Co to może być? Ja wiem. Kopiowali pewnie opis z gitary klasycznej i to jest pewnie to. No bo... A nie, przepraszam. Może głębokość kartoniku to 9 cm. Liczba progów. Color Sunburst, no to i rewelacja. 21 progów. Motylki kolor srebrny. No dobra, motylki to te dokręcenia pewnie śruby. Metal chromowany, podstrunica z palisandru. Za taką kasę palisander na podstrunicy? Czad. Struny stalowe, wykończenie połysk, wyposażenie brak. Szerokość 33 cm. No to się może zgadzać. Dobra, słuchajcie, bierzemy się za unboxing. Dobrze, słuchajcie, zanim jednak dojdziemy do unboxingu, to muszę wam powiedzieć o samym packingu. To znaczy, jak ta gitara do mnie przyszła. Ona do mnie przyszła dokładnie w takiej formie, czyli w tym podstawowym kartonie. Jeszcze lepsze jaja są takie. Widzicie czy nie widzicie? Nigdzie nie ma taśmy. To znaczy, że zobaczcie, płyta wierzchnia tego kartonu sama spada. To fakt, że żadnemu kurierowi to nie spadło, a może spadło, tylko potem założył, to jest też w ogóle genialne. Można byłoby gitarę otworzyć, wyjąć z niej cokolwiek i tyle. To jest jakaś abstrakcja dla mnie. Co najlepsze, to przyszło DPD. Ja też wysyłam DPD. Wszystkie paczki i ja się strasznie pilnuję po pierwsze. Jak zawsze gitarę pakuję w bąbelki, potem wsadzam ten karton, zaklejam go taśmą, żeby to było wszystko stabilne. Potem to znowu owijam jakimiś bąbelkami, wypełniaczami, wkładam do jeszcze większego prostopadłościanowego kartonu. Wszystko pięknie zabezpieczam. No, ze względów takich, żeby było bezpiecznie, żeby ta gitara była tam ciasno spakowana, żeby miała mięciutko i nic tam nie latało. A dwa, zawsze jak wysyłałem tego typu kształt, to otrzymywałem od DPD karę za nieregularny kształt, tam nie wiem, 20 zł powiedzmy więcej. Okej, możliwe, że tutaj firma Media Expert ma taką umowę z DPD, że może im wysłać, nie wiem, sześciokąt i płacą po prostu z góry tyle samo. Ale fakt, że ta brzezyłka nie była w żaden sposób zabezpieczona, no to jest w ogóle hit. No ale dobra. Otwieramy. Mam to. Tu jest, słuchajcie, instrukcja obsługi. Co najlepsze do gitary ME01. A ja kupiłem chyba ME02. No ale to będziemy się pierdołami przejmować, nie?
te same bzdury są napisane tutaj. No, produkt należy podłączyć do uziemionego... O Boże, czekaj, poczekajcie. Wstęp. Produkt należy podłączyć do uziemionego gniazdka sieciowego 220-240 zabezpieczonego bezpiecznikiem 1016. Błagam. Nie podłączajcie tej gitary bezpośrednio do gniazdka. Boże, co za bzdury. To co tu można podać? Podczas burzy, gdy produkt nie jest używany, należy odłączyć go od zasilania. Widzicie? O matko. No, oto certyfikat. Produktów elektrycznych nie wolno wrzucać do odpadów domowych. A. Z żywcem skopiowane formułki odnośnie tych produktów elektrycznych. No bo skoro piekarnik jest elektryczny, kuchenka mikrofalowa też, to też jest gita elektryczna, nie? Więc trzeba do gniazda podłączyć. Boże, co za bzdury. To wszystko śmiga jak złoto. Elvis płakał jak sprzedawał. Nawet dodaje kabele gratis. Podłącza pan i jedzie z koksem. Używając paska na ramię, upewnij się, że pasek na ramię jest dobrze przymocowany do gitary. Jedyna mądra rzecz, którą do tej pory przeczytałem. Nie zbliżaj twarzy do instrumentu podczas zmiany lub regulacji strun. O, poczekajcie, to jest dobre. Gitara została prawidłowo wyregulowana przed wysyłką z fabryki. W przypadku regulacji, które mogą być wykonane przez właściciela, należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych w instrukcji obsługi dla procedury. Pęknięte gryfy gitarowe w większości są wynikiem wypadków, takich jak upuszczenie, przewrócenie gitary... Nie traktuj instrumentu w sposób szorstki, jak kołysanie nim, rzucanie przedmiotami w instrument, opuszczanie instrumentu. Przeczytam jeszcze te parę rzeczy tych, o tej instrukcji, ewentualnie jakiegoś posta na Facebooku wrzucę z odpowiednimi szczegółami. Także zostawiamy to na bok. Słuchajcie, gitara wygląda, że jest w jednym kawałku. Wyjmuję ją. No widzicie, kartonik jak kartonik. Tutaj bez cudów. Sznurek na pranie gratis. Zawsze mówię o tym, że to są sznurki na pranie. Wajcha. Dwa kluczyki. O, nawet dwie kostki jakieś no-name'owe dali. A nawet ich trzy. Wow. Nawet nie mam zamiaru ich wyciągać. No dobra. Jesteście gotowi? Razem ze mną. Słuchajcie, widać z daleka kształt strata. Ja tu się śmieję. Z tego opisu, a może to będzie naprawdę fantastyczny instrument. Ach, nie lubimy tego dźwięku, co? Wow! Przyszła w jednym kawałku i nawet wygląda jak gitara. Słuchajcie, na pierwszy rzut oka całkiem spoko. Music made, napisane. Nie ma żadnych większych baboli, jakichś wgniotek, jakichś cudów. Całkiem nieźle. Tu jakiś babruch się przyczepił do progu, ale no to jest tam pikuś. Okej, no akcja strun taka fajna. Wiem, że lubicie takie akcje strun. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. O! Taka ładna akcja. Nie wiem, to będzie pół centymetra. Ja nie mam takiego pięknego metalowego czegoś do mierzenia wysokości. Jak ktoś chce mi dać w prezencie, to może mi wysłać. Ja mam submiareczkę. No dobra, na 12 progu mamy 6,4 mm. No to pięknie ją w tej fabryce wyregulowali, a pamiętajmy o tym, że ona jest flakiem, więc jak ja to naciągnę, no to jeszcze będzie ciekawiej. No, tutaj jest łódeczka. Dobra, no ale skupmy się na wykończeniu. Gryf z klonu. No czuć, że to taki jest... Ja nie potrafię wam tego powiedzieć, no bo tu jest klon i naprawdę jak się bierze czasami gitarę, to czuć
mi suchość tego drewna, nie potrafię powiedzieć tego, że no, to czuć, że to jest słabej jakości. I tyle. No, nie potrafię tego przedstawić innymi słowami. Co do podstrunicy, to ja bym se dał naprawdę coś uciąć, że to nie jest palisander. To wygląda jak jakiś komponent. Mam taki w Washburnie. To się nazywa Alternate Engineer Wood. Jakiś kompozyt. Może jakiś amarant. To nie jest palisander. Sorry, nie. Czyli już jesteśmy oszukiwani. Na kolejnym kroku. Na gdzie ten australijski pręt kratownicy? Okej, okay, no tu jest jakiś zadzior taki mały. Dobra, słuchajcie, nie pozostaje mi nic innego, jak spróbować jakoś ją wstępnie nastroić, naszykować, ustawić, spróbować wyregulować. Zobaczymy, czy to ma jakiś sens. Także do zobaczenia za chwilkę. No dobra, jesteście gotowi? Gra! Powiem wam, że strojenie nie zajęło długo. Szło ją nawet jakoś wyregulować tutaj. Tak, wiecie, tak na szybko, żeby to miało jakikolwiek sens. Gdzieś tam się ustawiło ten prędzik, siodełka. Natomiast klucze. Klucze jest bida totalna. Klucze kosz. Czasami chce się lekko podciągnąć do góry, to słychać. Przeskoczy za bardzo. Nie wiem, czy napisali olejowe czy olejowe, ale no, są kiepskiej jakości i można się namęczyć. Osoba, która nie ma doświadczenia ze strojeniem, no to się naprawdę może dużo naklnąć. No ale tak poza tym... Ja, znaczy to tak. No gryf jest suchy i bardzo niekomfortowy do grania. Te progi ciutkę może wystają, ale nie ma tragedii. Natomiast no, nie gra się na niej komfortowo, ale można. Nie mam wajchy. Spodziewałem się czegoś znacznie gorszego. Nawet tutaj. Tam u góry, no, mógłbym ją jeszcze bardziej podregulować. Tu się przyznaję, że mógłbym jeszcze posiedzieć 20 minut, ale mi się po prostu nie chce. Idzie ją nawet sensownie ustawić, nawet na tych strunach, które są kiepskie, ale grają. Natomiast sama gitara brzmi dość głucho, tak? Tak czegoś brakuje, bym musiał spokojnie, nie wiem, rozkręcam ton na maksa. I brakuje mi cały czas tej górki, taka jest przytłumiona. Ale... Ale gra. No bo te struny są świeże, ja tam paręnaście minut na niej pograłem. Może jeszcze poprawię strój i zaraz wam dokończę. No dobra, to teraz overdrive. We'll be right back.
by można było jeszcze tutaj zrobić, to trochę podpiłować siodełko, bo na tych pierwszych progach stroi gorzej. Tu jest nawet... A tu... Mam jeszcze manię, bo wiecie, mam struny dziesiątki w swoich wszystkich gitarach i mam jeszcze manię dociskania za bardzo i wtedy się robi... Prawda? Jak docisnę lżej, to jest lepiej. To opowieść kolegi lutnika. Zrobił gitarę koledze na cacy. Wszystko, znaczy nie koledze, tylko klientowi na cacy. Klient przychodzi, panie, ta gitara nie stroi w ogóle. Pan przyjdzie z nią. No pan zobaczy, no nie stroi, no niech pan zagra. No widzi pan, nie stroi. To lutnik. Pan da. Stroi? No stroi. No jak się dociska. Zobaczcie, jaki mamy zakres. Można zagrać tak? Albo tak. Nie? Także to taka mała dygresja, więc to ewentualnie kwestia do zmiany. Jeszcze coś wam zagram. Nie ma tragedii. Znaczy nie ma tragedii, ale ja bym sobie tej gitary nie kupił. Uważam, że za te 499 zł otrzymujemy coś, co można nazwać gitarą kiepskiej jakości, ale można. Natomiast jak mam być szczery, no to 500 jakiegoś Harley'a idzie za taką cenę kupić. Ja dawno tych Harley'i w łapach nie miałem. Co prawda z najtańszej serii nie byłem zadowolony. Ale na przykład dokładając 100, mamy coś takiego. Z daleka to samo. Panie, to samo. To jest, słuchajcie, Aria 003. Gitara już znacznie lepiej wykonana. Tu już mam, słuchajcie, podstrunicę z prawdziwego palisandru i uwierzcie mi, że naprawdę brzmi to znacznie, znacznie lepiej, mimo że może się z daleka wyglądać tak samo. Bierze się to w rękę i jest naprawdę przyjemniej. Zresztą, co ja wam będę mówił. Zagram wam fragmencik na tej gitarze, a potem to samo na Arii. I co? Czuć, słychać tą różnicę w jakości, prawda? I uwierzcie mi, że manualnie tak samo. Tak swoją drogą zapraszam, oczywiście, jakbyś ktoś chciał tego typu jakąś arię kupić, gitarę, która przechodzi przez moje ręce,
jest niewiele droższa od tej, to zapraszam na muzyczne graty. Mam ostatnie kilka sztuk w tak dobrej cenie jeszcze ze starej dostawy, więc uważam, że to mega, mega fajny instrument. To jest instrument, który moim zdaniem powinien kosztować 399 zł, albo nawet 349. Na takiej zasadzie, że nie ma totalnej tragedii, jest, można coś z nim zrobić i tyle. No chyba, żeby MediaExpert na przykład zatrudniła gościa, który się na tym zna, który by chociaż, nie wiem, godzinkę albo pół godziny przeznaczył na każdą z tych gitar, żeby chociaż zrobić minimalnie to, co ja zrobiłem teraz, no to okej, okay, to wtedy niech ona kosztuje te 400, 450 i jest instrumentem, który wyjmujemy i w miarę tam możemy grać. No bo tak to ktoś, kto się nie zna na gitarze, kupi sobie taką gitarę, jak to się nazywa? Made coś tam? Nie pamiętam. Music Made. No i na przykład te struny centymetr od gryfu, no sprawią, że będzie mu naprawdę trudno. Słuchajcie, taki jest finał tego odcinka. Nie będę mówił, że to się do niczego nie nadaje, bo jak sami słyszeliście, idzie coś na tym zagrać. Komfort gry jest słaby, brzmieniowo brzmi słabo, ale powiem to samo na zasadzie takiej, jakbym miał wylądować na bezludnej wyspie, bez żadnej gitary i bym znalazł coś takiego, to bym się cieszył. Chociaż z drugiej strony może bym popadł w depresję, że nie mogę nic lepszego na tym zagrać, bo po prostu nie brzmi to. W sumie nie. Cofam to, co powiedziałem. Jestem ciekaw bardzo waszych opinii, co wy myślicie na tego typu gitarach. No i wiadomo jeszcze, że tutaj ktoś sobie kupi tą gitarę, no to nie wiem, szczelam za miesiąc, może za pół roku klucze, albo jeden z nich, pyk! No i co? Dacie na MediaExpert do reklamacji i zaraz znajdą jakiś kruczek, taki sam jak jest, powiedzmy, w częściach od lodówek. Na przykład pęknięta szuflada od lodówki jako część nie podlega reklamacji. I zaraz wam powiedzą, że to jest część i nie podlega reklamacji, prawda? Musi się zepsuć, musi prąd nie działać, to wtedy może wam naprawią. No nie no, znaczy ja w ogóle jestem przeciwnikiem, że tej klasy gitary w ogóle powinny być przestać produkowane. Pamiętajmy, że z historii było tak, że były gitary no, typu Fender, Stratocaster, to sobie możecie swoją drogą zobaczyć, były produkowane i potem ich tańsze odpowiedniki robione właśnie w Japonii, Squire'y, tak? To już były gitary bardziej przystępne cenowo. Albo chociażby Dan Electro też zrobił gitarę, która była tańsza od Fendera czy Gibsona, ale ona nie kosztowała 10 razy tyle, 10 razy mniej, tylko kosztowała, nie wiem, 3 razy mniej. I uważam, że takie gitary absolutnie nie powinny być produkowane, że półka przyzwoitych gitar właśnie zaczyna się od czegoś takiego. O, taki gitar za 600-700 zł, no ale powiedzmy, wiem, że tej klasy, bo po ostatnich gitarach ten Neverplay, ostatnio, który oglądał, no to też wysokich lotów gitara nie była. I to jest tak naprawdę, to powinna być najniższa półka. Nie powinienem absolutnie mieć czegoś takiego do porównania do tej gitary. To powinna być najtańsza gitara dostępna na rynku. No bo zobaczcie, to jest naprawdę niewielka cena, ta stówka. Okej, ktoś powie 20% około, nie? No ale to nie jest przebitka aż taka wielka. Jeżeli ta gitara Aria kosztuje, nie wiem, 600 zł, a Fender kosztuje chociażby z Meksyku 3000 czy 4, no to jest w ogóle mega. No to różnica między tym a tym jest znikoma. Słuchajcie, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, dziękuję patronom kanału za wsparcie, dziękuję wam wszystkim za oglądanie, za subskrypcję. Cieszę się, że te materiały oglądacie. Będzie mi niezmiernie miło, jak napiszecie jakiś komentarz, zostawicie kciuka w górę, może gdzieś to udostępnicie. To zawsze gdzieś pomoże mi w promocji kanału, a każdy z was może być patronem kanału, mieć wpływ na realizowane treści, dostanie ode mnie gadżety różnego rodzaju, także przemyślcie też to, żeby pomóc mi
w rozwoju dalszym. A no ten konkurs, co ja tam wymyśliłem po początku nagrania, nie wiem, coś na jakąś nazwę. To jest aktualny cały czas, więc piszcie w komentarzu wasze propozycje na... Teraz nie pamiętam na co, to już wrzucam przypominajkę. Kto napisze najlepszą definicję, co to jest wkładka na palec w gitarze, to otrzymuje zestaw gadżetów od Overdrive. I tak kończymy ten niezwykle w sumie pozytywny materiał, bo pamiętam przy gitarze Preston z Allegro, to będzie na zawsze, będę pamiętał. To się absolutnie wkurzyłem, byłem zdemotywowany. Tutaj tak jest pozytywnie, ale myślę, że ta instrukcja i te opisy sprawiły mi największą radość. O, czekajcie. Wymiana strun. Coś dojrzałem. Przełóż starą strunę przez korpus ukulele przez otwór w mostku. Widzicie? Instrukcja skopiowana z jakiegoś ukulele. O, nie można trzymać instrumentów w pobliżu ognia lub płomieni. Chłopaki z Rammsteina, nie mogłem sobie takiej gitary kupić. No i nie wolno zostawiać instrumentów w samochodzie. To tak, to racja. Ja zrobię wszystko, żeby gitara w aucie za długo nie leżała, jak jest gorąco lub zimno. Się nagadałem. Idę coś zjeść. Na razie, dzięki serdeczne, do zobaczenia, cześć, pa. Wbijajcie na Overdrive Studio na Facebooka, na Muzyczne Graty też na Facebooku oraz bezpośrednio na sklepik. Fajne gitarki mam do sprzedania. Polecam wam serdecznie. Sprzedaję tylko te fajne. Założenie sklepu było takie, że ściągam tam tylko te gitary, które moim zdaniem są instrumentami godnymi polecenia. Zresztą to dzięki wam, bo to wy zaczęliście do mnie pisać. A czy ta gitara z testów to można, gdzie ją można kupić, a może można kupić u mnie, żeby było, że jest pewna, także pomogliście mi otworzyć sklep, więc pomóżcie w jego rozwijaniu. Na razie, cześć i pa!